XIII. Do planu przystąpił rocznie 2011 roku. Projekt planu obejmuje teren o powierzchni niewielkiego hektaru i 9 hektarów. Celem planu było umożliwienie modernizacji istniejącej trasy tramwajowej, weryfikacja zapisów obowiązującego planu w odniesieniu do istniejących linii, a także zmiany zapisów odnoszące się do kształtowania nowej zawodowej. Ponadto oczywiście umożliwienie migracji komunikacji stowarzyszeń i tramwajowych. Granice planu od południa to jest ulica Obrężyńskiego Pratę, od wschodu Aleja Kowalska, północy Lata Jacka Rybnickiego, od zachodu ulica dojazdowa do parkingu na zatacza zawodowy mieszkania. Studium dominującą funkcją jest przeznaczenie usługowe. Co najważniejsze, które znajduje się w obszarze centralnego pasma usługowego, czerwone pasy. I w obrębie tej strefy parkowania w strefie parkingowej B. To jest plan obowiązujący, który pokazuje właśnie ograniczenia możliwości modernizacji istniejącej parki, ponieważ w obecnym stanie realistyczna sytuacja jest taka, że antena jest całkowicie zlikwidowana, natomiast zastąpiona jest jedynie przystankiem tramwajowym. Nie następuje tutaj integracja autobusów i tramwajów, natomiast część obszaru przeznaczona jest pod zabudowę usługową, gdzie część, spora część parametrów jest nieustalona, a ograniczona nie jest zabudowa. Praktycznie prawie całość terenu jest własności gminy, jedynie mały obiekt, budynek usługowy jest użytkowany wieczystym. Teren oczywiście akustycznie jest niezbyt przyjazny do zawodowy mieszkaniowej i prawie większość terenu jest zajęta przez istniejącą obecnie, która nie spełnia obecnie standardów komunikacji tramwajowej. W południowo-zachodniej części mamy dwa budynki gminne, mieszkaniowe. Tutaj widzimy je na zdjęciu. Kilka zdjęć, jak wygląda, właściwie chyba wszyscy wiemy, jak tak naprawdę wygląda. Standardy jakość jest bardzo niska. Do obecnego projektu, koncepcji projektu planu doprowadziło wieloletnie badania, które zlecało ZTIZ i wiele analiz komunikacyjnych. Ostatecznie ZTIZ doszedł do wniosku, aby projekt planu był na tyle elastyczny, aby można było przeróżne koncepcje na jego podstawie, koncepcje oczywiście modernizacji czy przebudowy będą realizować. Na tym rysunku chciałam Państwu pokazać dwa najbardziej wskazane przez ZTIZ rozwiązania. Może jest to słabo widoczne, ale tutaj pokazuję wariant żółtym kolorem kreską przerywaną w części północnej, a także obejmujący prawie cały teren pętli. Wariant jedynie, który mówi przede wszystkim o przebudowie, ale modernizacji tego, co jest, czyli dopasowaniu do obowiązujących przepisów, norm. Natomiast wariant bardziej taki skompensowany wymagał oczywiście większych środków i nakładów finansowych, ale też zdaje się nie do końca jeszcze decyzja co do wyboru wariantu została podjęta. W związku z czym projekt planu jest rzeczywiście bardzo elastyczny. Główną funkcją, głównym przeznaczeniem to są funkcje mieszania terenu węzłów integracyjnych i zawodowej usługowej, aby w przypadku budowy węzła przy ograniczonej zajętości terenu możliwa była realizacja na południowej części terenu usług. Także mamy tutaj kilka wariantów, czy kilka możliwości zmiany w tej przestrzeni zawartych w jednym planie.
Mamy linię zabudowy na przedłużeniu, obowiązującą linię zabudowy na przedłużeniu budynków wzdłuż ulicy Obrońcy Westerplatte. Na końcu zaznaczono, zalecamy organizacją dominanty kompozycyjnej. Drugim terenem jest teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gdzie dopuszcza się około 40% powierzchni zabudowy. I dopuszczona może być funkcja mieszkaniowa przy spełnieniu oczywiście standardów akustycznych. Niewielkim terenem jest również ten fragment wlotu ulicy Obrońców Westerplatte do Alei Grunwaldzkiej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o główne założenia, najważniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo. Pytania? Tak. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tomasz Struk, przewodniczący Rady Dzielnicy. Mam pytanie, czyli rozumiem, że koncepcja zakłada więcej torów podstawczych, ale też możliwość budowania punktów usługowych w tym miejscu, tak? I to jest jakby ze względu na to, że po wielu latach analizów zarówno komunikacyjnych, jak i ekonomicznych, to jest zarząd drugi zieleni, tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób będzie finansował tą inwestycję, więc dopuszczamy, tak jak pani projektor powiedziała, dopuszczamy różne warianty, ale też chcielibyśmy, aby jednak jakaś elementy związane właśnie z realizacją tego węzła się też pojawiły, ze względu na to, że nie wiemy, czy tego terenu będzie więcej pod te funkcje komunikacyjne, czy mniej, dlatego jest to przeznaczenie docelowe łamane. Chcielibyśmy, aby przynajmniej tutaj pierzeja w dłuższej ulicy się zrealizowała. No, podstawowe rzeczy, tak jak toalety, czy miejsce na bilety, czy jakaś mała gastronomia, handel, tak? Więc plan dopuszcza, przed nami jest konserwator. Zobaczymy, co z tego będzie na końcu. Jak wysoka miała być ta dominanta na tym skrzydłach? Dominanta do 19, ewentualnie na powierzchni. Bo to jest też takie charakterystyczne wieżyczki, bo chcielibyśmy, żeby no, coś spróbować tutaj tworzyć, ale możliwe, prawdopodobnie dopiero po tym, jak tutaj się zarząd będzie miał projekt wykonany. Jest to wysokość, wtrącę, że jest to wysokość adekwatna do sąsiednich kamienic, także stąd to jest. A po przeciwnej stronie jest nowa inwestycja i tam są takie wieżyczki, tak? To do tego się odnosi? Znaczy bardziej oczywiście do budynków tych sąsiednich. Tutaj mamy też prawie 16 metrów, także charakterystyczne dla ulicy, czyli zakończenie większej wieżyczki. Przewidujemy też, jest taka możliwość, żeby jak najwięcej, bo może być taka sytuacja, że chcielibyśmy, aby też część tego węzła była zabudowana, bo nie wiem, jak będzie koncepcja wyglądała, czyli tak, z taką koncepcją, z takimi zapisami idziemy do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no i wtedy zobaczymy, co zostanie, bo oczywiście do tego projektu planu konserwator nie złożył żadnych wytycznych, czyli może będzie, że tak trochę pociągu w tej przestrzeni tutaj planujemy, bo nie wiem, jak podejdzie do tego konserwatora. Rozumiem, że upadła już koncepcja torów w kierunku dworca PKP. Tutaj, czy to będzie też zawarte, albo że jest taka obwódka? Na podstawie tej koncepcji jest to możliwe. Mhm. Jednakże już wiemy, że konserwatorowi się ta koncepcja nie podoba. I jest to bardzo pogodliwa oczywiście, jeżeli chodzi o rozwiązania drogowe. Analizy takie również były prowadzone, to znaczy jeden z punktów analiz prowadzonych przez CDZ właśnie było doprowadzenie do dworca. Natomiast nie wykazało, że to było najważniejsze, tak strasznie ważne. Tak szerokie przeznaczenie umożliwia, ale to mamy po wielu latach widzimy, że jest bardzo trudne wyegzekwować środki na remont czy też na modernizację tej całej pętli. Warunkuje te zamierzenia ZDZ, żeby jednak niewielkim stopniu ingerować i tylko dostosować te luki do normatywnych skrętów. Czyli żaden z tych wariantów jakby nie gwarantuje, że zostanie zrealizowany. Proszę mi szybko, to chyba ostatnia pytanie. Czy ta koncepcja wyklucza, czy daje możliwość na przykład poprowadzenia, tak jak na Morenie, ruchu jednocześnie autobusowego i tramwajowego, na przykład po tych tutaj pętlach. Nie wyklucza. Węzeł integracyjny jest na tyle szerokim
Bo kiedyś pamiętam, że był w jakiejś koncepcji wyjazd proponowany tam właśnie po tym budynku usługowym od strony Opata Rybnickiego, taki sklep spożywczy. O, tu. Tutaj nie jest to już planowane, tak? Plan umożliwia wszystko. Poczekamy. Ja myślę, że powinniśmy poczekać na razie na wytyczne, wytyczne braku uzgodnienia, prawdopodobnie braku uzgodnienia konserwatora w tych zapisach i podania warunków. Będziemy wiedzieć, w jakim obszarze się poruszamy. I myślę, że to też będzie miało wpływ na docelowy sposób obsługi komunikacyjnej, bo po wielu latach niewiele osób będzie się poruszało. To pani dyrektor, kiedy możemy się spodziewać uchwalenia planu? To jest plan gestii jurysdykcji Komisji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ja muszę powiedzieć Państwu, że nasze kontakty w ostatnim czasie bardzo się utrudnione. Tak? Utrudnione i z gorzej niż było kiedyś. Tak? Także tu jest też taki brak chęci współpracy, rozmowy. Jeśli go mogę postulat jeszcze, że przed tym planu nie ma, do nas żadnego pytania oczywiście nie było, żeby w przyszłości ten projekt przewidywał również możliwość wyprowadzenia ruchu autobusowego z ulicy Obrońców-Metroklanta. Żeby właśnie żeby samochody, które przyjeżdżają na Opata Rybnickiego z góry z Osowy, mają możliwość również wyjazdu powrotu na Opata Rybnickiego w górę. Albo po prostu, żeby nie robił takiej dużej pętli, gdzie przez bardzo wąską ulicę Obrońców-Metroklanta i później Polanki te autobusy przebijają się w górę. Myślę, że to byłaby świetna okazja wykorzystania naszego planu zagospodarowania, który dałoby taką możliwość. To też będzie wynikało ze względów bezpieczeństwa i technicznych, jak już będziemy wiedzieć, jak wygląda docelowo ta pętla, czekamy w takim razie na uzgodnienie.